Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet i tkaniny na lato. Zaczynamy od lnu. No właśnie, jak to z lnem było. Tak. A z lnem było bardzo ciekawie. To właściwie najstarsza tkanina świata. W tej chwili ocenia się, że najstarsze znalezisko, jakie istnieje, które potwierdza, że tego lnu już używano, to jest w jednej z jaskiń w Gruzji znaleziono rzeczywiście pierwsze ślady lnu 35 tysięcy lat temu. Więc to jest kawał historii, można powiedzieć, światowego przemysłu odzieżowego, bo rzeczywiście wygląda na to, że póki co nie odkryto nic starszego niż len. I on się pojawia w wielu różnych częściach świata, różnie jest datowany, gdzieniegdzie te znaleziska mają 12 tysięcy lat, gdzieniegdzie mają 8 tysięcy lat, jak na przykład w Szwajcarii. No ale rzeczywiście jest to tkanina bardzo stara. Wygląda na to, że jest to pierwsza tkanina, jakiej człowiek używał. Tkanina, która zwłaszcza tam, gdzie ją znajdywano, a więc w tych krajach takich raczej cieplejszych, bym powiedział, no sprawdzała się idealnie, bo właściwości miała znakomite i też jednocześnie była to taka tkanina już od samego początku, która świetnie rosła, w sensie surowiec, zanim się stał tkaniną, czyli sam len po prostu. Len jako roślina, nie len jako tkanina. Bo też rzeczywiście ten len jest łatwy w uprawie. Dosyć łatwo się go pozyskuje. Dosyć łatwo pozyskuje się samo włókno z tego lnu. Co więcej, ten len w ogóle jako roślina, no to wiemy, że ma mnóstwo cudownych innych właściwości i chyba nie ma tak fantastycznej i arcyciekawej rośliny, której można tak wiele pozyskać i do jedzenia, i do picia, i do ubrania, i do wszystkiego właściwie. I na lekarstwo. I na lekarstwo. I rzeczywiście tak jest, że tak naprawdę len można jako roślinę przerobić całkowicie. Właściwie nie zostaje odpad. Z każdej części tego lnu coś można pozyskać. No i pozyskiwano też to właśnie włókno, które było włóknem trwałym, długim, mocnym. Miało pewne swoje wady i ma do dzisiaj. I tą wadą największą jest prawdopodobnie to, mówię prawdopodobnie, bo niektórzy nie uważają tego za wadę, ale to, że się gniecie, bo rzeczywiście len nie jest tkaniną zupełnie sprężystą. Taka jest zasada w przemyśle odzieżowym, że im tkanina jest bardziej sprężysta, tym mniej się naturalnie gniecie. Len kompletnie nie jest sprężysta. Jak wiemy, nie da się go właściwie rozciągać, więc niestety w związku z tym się gniecie. Ale wydaje się, że to jest chyba jedyna wada tej tkaniny, bo pozostałe to są głównie zalety. No oczywiście podstawową zaletą lnu jest i pewnie taką też doceniano wtedy, te 8 tysięcy lat temu, te 10, jest niezwykła trwałość lnu. Tej tkaniny prawie, że nie można porwać. No oczywiście można ją przeciąć nożyczkami, prawda? Ale to nie jest tak, że len się szybko przetrze, więc jest absolutnie trwały. Jest właściwie na całe lata. W dawnych czasach, kiedy go używano, oczywiście nie barwiono go tak jak dzisiaj na różne kolory, więc on miał taki swój naturalny, szaro, taki trochę waniliowy, prawda, trochę ekry kolor. Dzisiaj jak gdyby to jest może taka trochę druga wada lnu, że on niestety te kolory pod wpływem kolejnych prań no trochę nam blakną i o tym trzeba wiedzieć. Ale wtedy, kiedy wynaleziono len i odkryto włókno lniane, nie miało to takiego znaczenia. Co więcej, wtedy była to tkanina, no, taka dosyć szlachetna i luksusowa. To nie jest tak, że każdy chodził w lnie, bo wbrew pozorom wtedy to wełna w tamtych czasach bywała taką tkaniną dość pospoliczną. A len to już była wysoka półka. To już ludzie wysoko urodzeni, czy obojętnie, czy to była Gruzja, czy to był obecny Egipt, czy to była Fenicja, no to jednak to była tkanina dla ludzi zamożnych. No i wspomnieliśmy Fenicję. Fenicja jest tu w tym kontekście bardzo ważna, bo to Fenicjanie i to jeszcze no, prawie 1000 lat przed naszą erą dowieźli pierwsze tkaniny lniane do Irlandii. I my w Polsce zawsze gdzieś no, mamy zakonotowane w głowie polski len, prawda? Wydaje nam się, że jest to taka bardzo polska tkanina i taka bardzo taka nasza, a tymczasem świat kojarzy Irlandię z lnu. To irlandzki len jest tym lnem takim najbardziej cenionym, najbardziej takim tradycyjnym, pożądanym, więc jest trochę inaczej, prawda? Więc jak gdyby rzeczywiście no, Irlandia stała się takim centrum produkcji lnu, później także Wielka Brytania, cały właściwie ten XVIII, XIX wiek, to już są czasy, kiedy tego lnu produkuje się bardzo dużo i do dzisiaj len irlandzki ma markę. My oczywiście mamy len polski, on jest nieco inny. Ten len generalnie wszędzie jest trochę inny, bo co szerokość geograficzna, to są inne gatunki tego lnu. On się trochę inaczej zachowuje. Inne jest to włókno. Na przykład jedne są takie bardziej zgrzebne, mówiąc kolokwialnie, więc mamy takie te grudki, jest taki trochę nierówny, prawda? Tak jakby mniej wyczesany. On wtedy jest też trudniejszy do prasowania, ale są też takie lny, na przykład niektóre właśnie z włoskich ubrań, gdzie on jest bardzo szlachetny, on jest bardzo cieniutki, on jest
no można powiedzieć, że tych grudek prawie nie ma. On jest bardzo taki równy, powiedziałbym. Nie ma tych takich wszelakich nierówności i też, co ciekawe, a mam takie doświadczenia, lepiej się prasuje. Bo jak wiemy, polski len no jest czasem taki, że trzeba niemalże okrakiem siedzieć na żelazku, żeby go doprasować, co i tak trochę mija się z celem praca syzyfowa. Natomiast ten taki szlachetny, to jest zwłaszcza te włoskie dobre domy mody, te drogie, one mają takie te lny, że mimo, że to jest 100% lnu, to on jest tak szlachetny i tak doskonale mi się prasuje, a ja używam żelazka tego pionowego, więc no to nie ma tutaj tego efektu, że przygniata się ciężarem samo żelazko do tkaniny, więc powinno się go prasować trudniej. A jednak to są takie lny, że właściwie no prasuje mi się to w powietrzu bardzo wygodnie. Więc są lny i lny. I te takie trudniejsze i te naprawdę bardzo szlachetne. No i oczywiście przemysł odzieżowy cały czas bardzo ten len docenia, bo on ma wiele innych właściwości dobrych, bo mówiliśmy właściwie trochę o wadach, o tym, że się gniecie i że traci kolory, no ale wróćmy do tego, co jest dobre w lnie, bo on przede wszystkim jest bardzo chłodzący. Właściwie chyba nie ma poza ramią, która jest też tkaniną naturalną z pokrzywy chińskiej, nic tak nie chłodzi jak len. Len jest doskonale przewiewny. Len dosyć dobrze pochłania nam wilgoć, więc jeśli się spocimy, to on to wszystko odprowadzi i wyprowadzi na zewnątrz. Len także jest tkaniną taką, która no, sprawdza się zwłaszcza w takich klimatach bardzo wilgotnych. Tam, gdzie nawet bawełna nie daje sobie rady, więc jeśli na przykład na wakacje jedziemy do Tajlandii, jedziemy do tych krajów, zwłaszcza azjatyckich, gdzie jest gorąco, ale bardzo wilgotno, no to właściwie ja zalecam zabranie głównie ubrań z lnu, bo nic tak się dobrze nie sprawdzi jak len. Len jest także tkaniną antybakteryjną. Len jest także tkaniną antygrzybiczą, więc to są takie niezwykłe właściwości, no, mocno zdrowotne i warto o nich pamiętać, dlatego przemysł odzieżowy ciągle z lnu korzysta, chociaż len do dzisiaj jest też tkaniną, no, stosunkowo drogą. To jest ciągle tkanina, może nie luksusowa, ale to jest tkanina z wyższej półki. Zawsze len raczej będzie droższy od bawełny, chyba że mamy do czynienia z bawełną egipską, ale generalnie to jest wyższa półka cenowa. No, len jest też tkanina, tak jak powiedziałem, trwałą, której się nic nie zdarzy, nie grozi nam, że na przykład, nie wiem, o coś się obetrzemy, na przykład jakąś ścianę, o mur, no i on nam się zrobi takie obtarcie i nic z tym nie zrobimy. W przypadku lnu jest to absolutnie niemożliwe do tego, żeby coś się z taką tkaniną stało. Natomiast, no, z lnem trzeba uważać w przypadku prania, bo pamiętajmy, wydaje się, że skoro tkanina jest taka mocna, właściwie nie da się jej rozerwać, no to właściwie nic jej nie grozi w praniu. No, to tak trochę nie jest. Tu trzeba uważać i zwłaszcza jeśli ktoś ma na przykład pralko suszarki i chce suszyć ten len mechanicznie w takiej maszynie, to odradzam to. To jest tkanina, która nie lubi szybkiego suszenia, bo ona po prostu potrafi przy takim gwałtownym wysychaniu wręcz popękać. Więc niestety trzeba go suszyć najlepiej gdzieś na słońcu, naturalnie, a jeśli nie jest to słońce, tylko gdzieś mamy pomieszczenie, w którym to suszymy, też się nic nie stanie, bo on lubi sobie spokojnie dosychać, być lekko wilgotny, porośnie coraz bardziej, suchy coraz bardziej, ale takie wszelkie gwałtowne zmiany temperatury mu nie służą. Natomiast co mu służy? Służy mu w ostatnich czasach mieszanie lnu z innymi rodzajami włókien, bo rzeczywiście producenci no, widzą to, że ten len się gniecie i to jest gdzieś taki ciągle opór. Myślę, że niesłuszny, bo ja no, będąc przynajmniej raz w roku we Włoszech latem, widzę, że tam właściwie wszyscy chodzą w lnie i absolutnie nikomu to nie przeszkadza, że to jest zagniecione, że zagnieciona sukienka, spodnie, koszula, absolutnie nie ma to żadnego problemu i myślę, że nie bójmy się tego. No po prostu to jest taka tkanina. Ale producenci widzą, że niektórzy mają jakiś taki pewien opór wobec tej, no powiedzmy, jedynej wady lnu, więc mieszają ten len. I bardzo dobrze wychodzi to w przypadku mieszania z bawełną, bo bawełna z lnem no po prostu jest doskonałym rodzajem płótna. Ta bawełna trzyma ten len. Po pierwsze się to o wiele łatwiej prasuje. Po drugie ona nadaje mu takiej pewnej konstrukcji. Jest ta tkanina bardzo szlachetna, ale nadal zachowuje wszelkie te właściwości takie właśnie przewiewności, trwałości, antybakteryjne. To jest tkanina także, która nie uczula, bo ani len nie uczula, ani len z bawełną nie uczula, więc mamy w przypadku takiej mieszanki zachowane wszystko to, co najlepsze z lnu, plus właśnie to, że to się nie gniecie. I jeszcze jest też jeden sposób na to, żeby chodzić w lnie niezbyt pognieciony. Może nie to, że nie do końca pognieciony, bo no to prawie to jest niemożliwe, ale można znaleźć na to inny sposób i producenci znaleźli i jest to dzianina lniana. Ona pracuje zupełnie inaczej, bo płótno rzeczywiście się bardzo gniecie. Dzianina po pierwsze jednak jest bardziej elastyczna, no bo to jest jednak dzianina, to jest udziergane, prawda, więc te oczka, my ich nie widzimy, ale to są jednak dalej oczka i te lniane dzianiny są już bardzo elastyczne.
o wiele mniej. Ja wypróbowuję takie właśnie dzianiny u siebie i widzę, jak to wygląda, że ja mogę to wziąć do ręki, zgnieść i oczywiście jakieś tam zagniecenia zostały, ale to nie są zagniecenia lnu. To już jest zupełnie inaczej pracujące. To jest sprężyste, oddychające i dzianin lnianych ciągle widzę bardzo mało. Wielkie domy mody produkują takie ubrania z dzianin lnianych. Barbery lubi na przykład, zwłaszcza latem, t-shirty. Robi dużo t-shirtów, które naprawdę, jak się zobaczy taki t-shirt, wydaje się, że to jest bawełna, a to jest 100% lnu, więc to zachowuje się zupełnie inaczej i myślę, że to jest dobry pomysł i szukajmy, jeśli komuś no, nie pasuje to, że to płótno się tak gniecie, to polecam poszukiwać lnianych dzianin, bo to absolutnie się sprawdza i len na lato właśnie w takiej wersji pomieszanej z bawełną albo dzianinowy jest moim zdaniem pierwszą tkaniną do wyboru na wakacje, tkaniną no, top topów moim zdaniem, trudno o lepszą i tak jak powiedziałem, on nie musi być taki zgrzebny, nie musi być szary, nie musi być taki właśnie nierówny, może być bardzo szlachetny, natomiast jeśli będziemy kupować ubranie z lnu, to pamiętajmy, i myślę, że to jest ważna uwaga na koniec, aby kupować zawsze ubranie trochę większe, bo len ma też to do siebie, że niestety z każdym praniem odrobinę się kurczy. A zatem kupujmy len, korzystajmy z tych tkanin. Polecał len Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet, a za tydzień spotkamy się i porozmawiamy o bawełnie. Zatem do usłyszenia. Dziękuję bardzo.